Jakie ma obserwacje? Nie zauważyłem zmian w stosunku do oleju fabrycznego. Silnik pracuje tak samo, równo, a temperatury osiągane przez olej Orlenu są porównywalne. To moje pierwsze auto z salonu, dlatego też trochę obchodzę się z nim jak z jajkiem, bo myślę, że może zostać ze mną dłużej niż okres leasingu i gwarancji. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volkswagen Arteon, rok produkcji 2024, silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, 190 koni mechanicznych, przebieg 16 385 km. Tutaj od razu zaznaczę, że wyniki z tego samochodu będą prezentowane na tle wcześniejszych odcinków, w których również pojawił się olej tego samego producenta, czyli Orlen Oil. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest badanie oleju z praktycznie nowego samochodu, druga wymiana oleju. Inicjatorem tego eksperymentu jest Rafał. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Rafał skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do samochodu zalany został olej Orlen Platinum Max Expert Long Life w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Olej w specyfikacji 508/509. Szczegółowo o tych specyfikacjach w poprzednim filmie odsyłam i zachęcam do obejrzenia, kto jeszcze nie widział. W tym miejscu Rafał przesyła 3 powody, dla których wybrał ten olej. Pierwszy, pobudki patriotyczne, żeby wspierać rodzimą petrochemię zamiast zagranicznej. Drugi, ogólne dobre opinie o olejach Orlenu na różnych forach poparte analizami. Trzeci powód, spełnia normy Volkswagen 508/509. Olej kupiony na Allegro od oficjalnego dystrybutora, 6 razy 1-litrowe butelki, wszystkie butelki z tej samej partii. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 13 410 km, 20% eksploatacji to miasto, 80% trasa. Dominują odcinki z przedziału 10-20 km, olej eksploatowany przez 7 miesięcy. Tutaj Rafał też chce rozwinąć temat z tej sekcji. Te 80% w trasie to odcinki z przedziału 150-300 km, mieszane, krajówkowo-ekspresowo-autostradowe. Dominują odcinki z zakresu 10-20 km, są to dojazdy przez Warszawę do pracy i na treningi. Jakie ma obserwacje? Nie zauważyłem zmian w stosunku do oleju fabrycznego, silnik pracuje tak samo, równo, a temperatury osiągane przez olej Orlenu są porównywalne. Oleju zeszło od maksa tyle, co widać na zdjęciu. Przepraszam za jakość zdjęć bagnetu, ale za cholerę nie mogłem złapać ostrości dobrze na bagnecie, dolewek nie było. W ramach dodatkowych informacji Rafał napisał tak. Styl jazdy. Określiłbym go jako umiarkowany w kierunku dynamicznego, to jest bez wariacji, ale nie zawalam drogi, sporo wyprzedzam, autostradowo jeżdżę 140 na tempomacie z chwilowymi zwyżkami na wyprzedzania. Jeżdżę praktycznie 100% czasu w trybie sport, skrzyni DSG 7-biegowej. Obroty w trybie D soft trzyma dla mnie nieakceptowalnie nisko, 1300 do 1500 obrotów na minutę, a w sporcie jest to zdrowe według mnie 1800 do 2500 obrotów na minutę. Z procedury launch control nie korzystałem, po torze nie jeździłem. Zawsze do momentu rozgrzania silnika jeżdżę delikatnie, u mnie na blacie zawsze jest na wierzchu temperatura oleju. Po jeździe zawsze studzę motor i turbinę, długość zależna od pokonanej trasy, dynamiki, generalnie od 1 do kilku minut. Paliwo tylko na stacjach firmowych, głównie Orlen, benzyna 95 E10. Auto mam od nowości, silnik docierany przez niecałe 3000 km, po czym zalany został bohater odcinka. To moje pierwsze auto z salonu, dlatego też trochę obchodzę się z nim jak z jajkiem, bo myślę, że może zostać ze mną dłużej niż okres leasingu i gwarancji. W swoich autach zawsze zmieniałem olej w przedziale 10 do 15 tysięcy km lub raz w roku. Nie wierzę w te long life'y i nie ufam zaleceniom producenta, czyli 30 tysięcy km lub 2 lata. Docierać miałem okazję po raz pierwszy. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w tle podczerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 42 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,4 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 180. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy wręcz idealną zgodność. Piękna sprawa, oby więcej takich sytuacji. Warto podkreślić, że bardzo zbliżone wyniki otrzymano we wszystkich dotychczasowych testach z udziałem producenta tego oleju. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 40,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 184, a to oznacza, że odnotowano bardzo dobre wyniki, zmiany poniżej 5%, wzorowo, zero podstaw do jakichś zastrzeżeń. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bardzo dobry. Widocznych jest trochę zanieczyszczeń stałych, natomiast nie są to duże ilości. Ogólną kondycję oleju oceniam wysoko. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Tutaj będzie krótko, wyniki bardzo dobre, wczesne sygnały ostrzegania dotyczą zanieczyszczeń oleju, degradacji dodatków oraz stopnia sulfonowania, reszta na zielono. Warto na spokojnie porównać te wyniki do odcinków wcześniejszych z olejami tego producenta. Podsumowując, test lepkościowy wynik bardzo dobry, test bibułowy wynik bardzo dobry, test spektralny wynik bardzo dobry. Sumaryczna wartość wskaźnika opisującego jakość tego oleju, przypominam, autorska koncepcja, wartość graniczna sygnalizująca potrzebę wymiany to 80%, w tym przypadku jest w okolicach 90%, czyli wygląda na to, że olej wymieniony ze sporym zapasem. Dawno nie wspominałem o tym, dlatego zaznaczę w ramach przypomnienia, że jest to wniosek w oparciu o te analizy, które prezentuję. Kompleksowa ocena jakości oleju powinna uwzględnić również inne istotne parametry, takie jak koncentracja pierwiastków, liczba kwasowa, liczba zasadowa, charakterystykę tribologiczną itd. Proszę, aby każdy miał świadomość tego, że jakość oleju silnikowego jest opisana bardzo wieloma parametrami, stąd potężna trudność przy wnioskowaniu. Może się okazać, że jeden parametr zachowuje się świetnie, a inne mają alarmujące poziomy. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!